Gość na 96 FM. Dzień dobry, witam serdecznie na antenie Radia Index. W naszym cyklu Gość na 96 FM będzie teraz temat kulturalny, ponieważ zbliżają się wielkimi krokami trzecie zielonogórskie spotkania artystyczne. Klub Machaliców i Przyjaciele, klan Machaliców i Przyjaciele, a ze mną w studiu jest Jerzy Nowak, piekarnia Cichej Kobiety. Dzień dobry. Kłaniam się. Państwo w dużej mierze odpowiadacie za to wydarzenie, które nas czeka za chwilę w kwietniu. My dzisiaj tak wejdziemy sobie może nie we wszystkie szczegóły, ale oczywiście powiemy o tym wydarzeniu. To już są trzecie zielonogórskie spotkania artystyczne. I tak pięknie ten czas mija, że jeszcze dwa lata i będą piąte, ale może w ogóle powiedzmy, czym te zielonogórskie spotkania artystyczne są, bo tutaj ten taki przydomek jest klan Machaliców i Przyjaciela. To znaczy, czy to jest przydomek? Klan Machaliców i Przyjaciele, festiwal, to jest główna nazwa, a ta druga, zielonogórskie spotkania artystyczne, obie są ważne. Natomiast cała idea zrodziła się u ojców miasta, gdy po śmierci Piotra Machalicy chciano w jakiś sposób uczcić, oddać honor, no było nie było, zasłużonej i wyjątkowej rodzinie Machaliców, która przecież tutaj mieszkała i mieszka, no teraz częściowo. No i ten klan Machaliców, nie powstała ławeczka i fajnie, tylko coś żywego, fajnego. I, no i my po prostu realizujemy. Natomiast tak już gwoli ścisłości, Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK jest głównym organizatorem. Nie mianuję się dyrektorem festiwalu, broń Boże, jestem tylko koordynatorem, ale z koleżanką, małżonką i synem Maciejem starszym pracujemy przy tym festiwalu. Muszę powiedzieć, że i z satysfakcją i z dużą dozą przyjaźni, bo taką właśnie takie uczucia mieliśmy i mamy wobec rodziny Machaliców. Więc to jest fajna praca, niemniej trudna, bo przecież bardzo dużo przeróżnych wydarzeń natury kulturalnej. Kwiecień to jest taki czas, kiedy Państwo startujecie, będzie sporo działo się w Zielonej Górze, ale ten taki przedsmak festiwalu już na początku kwietnia to będzie taka forpoczta, bo wystąpią dwie fantastyczne wokalistki, które po roku wracają, bo w ubiegłym roku też one pojawiły się w piekarni podczas spotkań artystycznych. Tak, dwie wspaniałe dziewczyny. Jedna z Ewa Żmijewska pochodzi z rodziny Żmijewskich, tych Żmijewskich, czyli tych zaprzyjaźnionych z rodziną Machaliców, razem ze swoją partnerką Shandy Kaspar z Karaibów przygotowały album Tylko Ty. Znacząco spojrzałem na pana redaktora teraz. Są to piosenki o miłości, oczywiście. No i razem z dziewczynami, obie śpiewają, Shandy gra na perkusji, Ewa gra na gitarze, wystąpi jeszcze Julia Przybysz, która gra na basie i to jest bardzo dobra basistka. No i do tego wszystkiego Wiktoria Deredas, ona zagra na fortepianie, więc na klawiszach. Zapowiada się koncert fajnie. Postanowiliśmy taką, jak to pan nazwał, forpocztę, czy takie preludium festiwalu zrobić, jako że ta forma się sprawdziła. Te zapowiedzi, pojawi się też już wtedy gazeta festiwalowa, magazyn Machaliców pod redakcją Magdy Piekarskiej. No i cóż, i zaczniemy tak fajnie wchodzić w ten festiwal, a potem pomoże nam jeszcze w tym wejściu drugi fajny koncert, też w piekarni Cichej Kobiety. Greg Osby, taki legendarny saksofonista amerykański, przyjedzie z zespołem. To jeszcze powiedzmy, zanim przejdziemy sobie do internetu, taki oficjalny start to jest 18 dzień kwietnia? Oficjalny na plakatach i we wszystkich, że tak powiem, tych
materiałach festiwalowych. 6 kwietnia zaczynamy festiwal. Okej, okay, czyli tak to wygląda. Dobra, to przechodzimy teraz do mediów społecznościowych i do Index TV. Rozmawiamy już dalej poza anteną Radia Index. No można się, panie Jerzy, w tych datach pogubić, bo rzeczywiście sporo ich jest. Natomiast to, co wraca też w tym roku, to jest drugi festiwal piosenki literackiej imienia Piotra Machalicy. W roku ubiegłym zrobiliście to po raz pierwszy. Podejrzewam, że było sporo było znaków zapytania. Natomiast jak w tym roku to zainteresowanie wyglądało, jeżeli chodzi o ten festiwal? Sporo było zgłoszeń? Tak, było kilkadziesiąt zgłoszeń, bodajże tam około 30 zgłoszeń. Tendencja zwyżkowa, jak to mawiają biznesmeni. Natomiast muszę powiedzieć, że są świetni młodzi ludzie. No, z przewagą niewiast. Z mężczyznami trochę krucho. Bo jak już śpiewają, to śpiewają tak sobie troszeczkę na odczepnego. No ale rzeczywiście Rada Artystyczna miała duże problemy, bo z tej trzydziestki wyłonić 10 wokalistek, no czy też i wokalistów, bo przecież żeśmy ich nie dyskwalifikowali od razu, to była spora trudność. W związku z tym, że nie należy do Rady Artystycznej, z boku chętnie nadstawiałem ucha. I wydaje mi się, potem tak zapytałem, według mnie, ale też i według Rady Artystycznej, ten poziom jest wyższy niż w ubiegłym roku. A w ubiegłym roku już był fajny, bo i Kasia Żak przecież gratulowała wykonawcom. Też i Magda Umer, która prowadziła koncert. Więc dobrze się dzieje, aczkolwiek, wie pan, no można zwariować. A już w pewnej kategorii wiekowej, jaką reprezentuję, oczekiwanie na zgłoszenie się uczestników i uczestniczek, czy uczestniczek i uczestników, no to prawie że człowiek schodzi z emocji. No ale ostatnie 2 dni są najlepsze na zgłoszenie. Tak, najlepiej czekać do samego końca. Tak. Podstresować tych organizatorów, że niby nikt się nie zgłasza, to proszę bardzo, w 2 ostatnich dniach tych zgłoszeń jest najwięcej. Kiedy będzie ten festiwal i kiedy będzie można te młode talenty w Zielonej Górze zobaczyć podczas tego drugiego festiwalu? Pyta pan o konkurs, czy w ogóle o festiwal? O datę już tych młodych talentów kiedyś. A, młodych talentów to będzie 21 w Teatrze Lubuskim. Koncert bardzo, że tak powiem, konkursowy, bo trzeba będzie się pościgać o nagrody, tak? Że tak to określę. Ale dzień wcześniej przyjeżdżają młodzi artyści na warsztaty. Na warsztaty, które odbywają się w piekarni, w sobotę przez cały dzień poprowadzą te warsztaty Magda Umar, Jan Wołek, no nie trzeba przedstawiać, no mistrzyni, tu poeta, no i nasz dyrektor Teatru Lubuskiego Robert Czechowski. Poprzednie warsztaty cieszyły się bardzo dobrą opinią, ale wśród uczestników. Ja się też dużo nauczyłem, naprawdę. To jest świetna rzecz. Potem będzie próba taka generalna, forma koncertu w piekarni. No a w niedzielę zmagania od godziny 16, konkursowe. No i jury będzie to, które już wymieniłem, czyli to warsztatowe, mianowicie Magda Umer, dla przypomnienia, Jan Wołek i Robert Czechowski. A towarzyszyć będzie kapela konkursowa, którą przewodzi pod kierownictwem naszego Wojtka Pruszyńskiego, pianisty. On przygotowuje też wszystkie aranże dla uczestników. No i gra oprócz tego jeszcze Darek Herbarz na saksofonie, to z Wybrzeża, taki świetny saksofonista. Kacper Skolik, no taka postać już prawie, że domownik nasz klubowy, młody człowiek, ale niezwykle uzdolniony.
No i Paweł Nienadowski, doskonały basista. I po tych zmaganiach konkursowych, co jeszcze jest ważne, bo to w ramach też tego drugiego konkursu piosenki literackiej imienia Piotra Machalisy, w poprzednim roku Ula Zubek zdobyła nagrodę publiczności i w nagrodę też przygotowała i wystąpi w teatrze z krótkim recitalem, takim półgodzinnym. Także no, będzie pięknie, wzruszająco. Będzie Wisława Szymborska i będzie Jeremi Przybora i jeszcze paru innych znakomitych twórców. Przewijają się nazwiska. Pan powiedział Magda Umer. Pojawiło się też nazwisko Jana Wołka, ale jacy jeszcze goście pojawią się podczas festiwalu, bo to, do czego nas przyzwyczailiście podczas tych spotkań artystycznych, to jest właśnie to, że znane osobowości przyjeżdżają. Wiem, że Krystyna Janda pojawi się w Zielonej Górze. Tak, Krystyna Janda się pojawi i może ktoś nam zarzucić, że no była już na festiwalu. Nie, Krystyna Janda jako królowa sceny polskiej będzie zapraszana wtedy, kiedy będzie przygotowywała nowe jakieś fajne rzeczy. No i przygotowała My Way. To wspaniały taki monolog sceniczny, który ona wygłasza. Niezwykle dowcipny, słyszałem, czytałem właściwie fragmenty. Jest wzruszający, poruszający też i momentami, to są łzy i wzruszenia, ale też i nieraz takie łzy radości wręcz, bo człowiek pęka ze śmiechu. Muzyka Michała, pan Bogacki odpowiada za muzykę, a Jerzy Małek, który niedawno występował w Piekarni Cichej Kobiety, zagra tytułowy utwór My Way na trąbce. Więc cieszymy się bardzo na przyjazd Krystyny Jandy. No ale będzie też, przyjedzie do nas Aleksander Machalica ze specjalnym na ten festiwal przygotowanym programem, ze świetnym duetem Pawlików. Włodek Pawlik i Łukasz Pawlik zagrają na fortepianie i wiolonczeli, a w niejaki fantastyczny zresztą i aktor znakomity i taki perfekcjonista, no bo do takich należy zaliczyć Olka. Przedstawi nam poezję angielską i amerykańską w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. No będzie Artur Żmijewski z Królową Boną. Będzie Kuba Stankiewicz z kolei, to muzyk. Greg Osbif, no już wspomniałem, legendarny saksofonista amerykański, o którym rozmawialiśmy z Piotrem Machalicą w czasie festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku. Kiedyś spotkaliśmy się o 1:30 w nocy na festiwalu, zresztą genialnym, absolutnie wspaniałym festiwalu. No i gadaliśmy sobie też, słuchając, ale też potrafiliśmy gadali trochę od rzezie. I ten Greg Osby się pojawił w tej rozmowie, a teraz się pojawia w piekarni, więc to taki ukłon w stronę Piotra, ale też myślę, że Piotr tam troszeczkę z góry namieszał, żeby tak się wydarzyło. Będzie Grażyna Gudejko, będzie Piotr Kofta, pytał pan o gości. Będzie też Adam Machalica w takim mocnym, drapieżnym, jak to recenzenci używali, seksownym przedstawieniu. Także pewnie kogoś ominąłem, ale teraz akurat z emocji, kto jeszcze będzie? No Krzysztof Machalica, no nasz Krzysztof Machalica będzie śpiewał piosenki też przecież. Będzie świetna wystawa fotograficzna właśnie Grażyny Gudejko. Robimy ją w Palmiarni, bo chcemy, żeby jak największa rzesza ludzi zobaczyła Piotra Machalicę,
który jest bohaterem tej wystawy, z Piotra zadumanego, ale też Piotra roześmianego, Piotra... No oczywiście, że zapomniałem, ale na szczęście sobie jeszcze przypomniałem. No genialna postać, wspaniała, z którą współpracujemy, Ola Machalica. To jest fantastyczna kobieta. I ona też dużo i opowie, i powie. Także tych wydarzeń, spektakle teatralne, koncerty, poematy muzyczne, to wszystko będzie w Zielonej Górze i w doskonałym, że tak powiem, wydaniu. Czyli jest to sztuka przez duże S, nie bójmy się tego słowa. No i cieszymy się bardzo, że możemy Zielonogórzanom i gościom przecież no taki program zaprezentować. Czyli tak reasumując, będzie muzyka, będzie teatr, obraz, fotografia i jeszcze warsztaty dla młodych, zdolnych wokalistów. I jeszcze film. I jeszcze film będzie. Także na bogato, jeżeli chodzi o trzecie zielonogórskie spotkania artystyczne. O tym, co będzie się działo, rozmawialiśmy z Jerzym Nowakiem z Piekarni Cichej Kobiety. U nas szukajcie informacji o tym festiwalu, ponieważ objęliśmy też patronatem medialnym to wydarzenie i też wiadomości w tym temacie będą pojawiały się na naszych antenach. Pięknie dziękuję Pani Jerzy za spotkanie. Pięknie dziękuję. Dziękuję za patronat i zakończmy to takim hasłem, które wygłaszam. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy. Tak jest. Jerzy Nowak był moim i waszym gościem. Dziękuję za uwagę. Gość na 96 FM.